Tytuł kursu: Elementy projektowania środków reklamowych. Moduł: Identyfikacja wizualna firmy. Temat: Projekt znaku. Wizerunek to sposób, w jaki firma jest postrzegana przez otoczenie. W tworzeniu wizerunku dużą rolę odgrywa pierwsze wrażenie, jakie firma robi na odbiorcach. Tożsamość firmy ściśle związana jest z systemem identyfikacji wizualnej. Musi być widoczna na zewnątrz poprzez różne obrazy, działania. To na ich podstawie potencjalny klient wyrabia sobie konkretne wyobrażenie o firmie. Jednym z istotnych elementów w tym zakresie są znaki graficzne. Formy graficzne decydują o charakterze emocjonalnym, wrażeniowym firmy. Przez swój kształt nakłaniają do zapamiętywania cech produktu. Miękki i owalny jest łagodny. Kanciasty, ostry może oznaczać dynamikę. O dynamice decyduje również symetria, przywołująca wrażenie uporządkowania, łagodząca napięcie. Asymetria czy agrawitacja oznacza brak poczucia bezpieczeństwa. Skala i ciężar w przestrzeni ujawnia kontekst stabilności i powagi. Cechy form graficznych zależne są od interpretacji, jaka zachodzi w przestrzeni kultury. Ta bowiem tworzy rozumienie komunikatu wizualnego jako środka przekazu pewnych ściśle określonych symboli. Ta sytuacja wymusza na projektantach tworzenia systemów graficznych o charakterze globalnym, funkcjonalnym w każdej przestrzeni kulturowej i zrozumiałym dla każdego odbiorcy. Człowiek lubi porównywać się z pionem. Poziom porównujący do statycznej ziemi, tym samym skosy będą dla niego powodowały brak pewności i precyzji. Łuki stanowią rodzaj ochrony sugerujący zadaszenie. Utrzymanie równowagi w znaku zależy zatem od układu linii ich ułożenia względem siebie w przestrzeni. Istotny jest również kształt przestrzeni znaku. Linie tworzące prostokąt nawiązują do przestrzeni pomieszczenia, wobec którego odbiorca przyjmie pozycję obserwatora, przyrównując linię do przestrzeni podłogi, ścian i sufitu, w przeciwieństwie do kwadratu, który raczej będzie wyznaczonym miejscem rodzajem ekranu. Postawienie kwadratu na wierzchołku wprowadzi jego kształt w obszar linii skośnych, niepokojących, dlatego ta forma używana jest najczęściej do określania sygnałów. Kształt trójkąta określa kierunek. Trójkąt stojący na podstawie to sygnał oczekujący. Trójkąt ustawiony na wierzchołku to symbol akcji, również jakiejś wagi. Forma okręgu ujawnia linię wiecznego powrotu. Nigdzie się nie kończy i nie zaczyna. Opisany przez jeden precyzyjnie ustalony punkt – środek. Człowiek w sferze emocjonalnej ustala, czy jest wewnątrz, czy na zewnątrz okręgu. Kształt ten jest symbolem czasu ciągłego, sprzyja medytacji. Ten sam kształt umieszczony na opakowaniu, ubraniu czy monumencie będzie niewątpliwie miał inną wymowę. Mimo to korzystanie z formy figuralnej w dobie powszechnej globalizacji pozwala na redukcję czasu dla odczytu, jednoznacznie przywołując w pamięci znane konotacje obiektu i jego symbolu. Określone kolory przywołują konkretne skojarzenia. One właśnie powinny być wykorzystywane przez firmy jako ciąg spójnej wypowiedzi projektanta w zakresie tworzenia wizerunku. Dzielimy kolory na bliskie, barwy czerwone, pomarańczowe i żółte i dalekie, zielenie, błękity i fiolety. Każdy z nas z wiekiem nabywa pewnych przyzwyczajeń odnośnie znaczenia niektórych barw i można by to nazwać nauką czytania kolorów. Czerwony to barwa krwi, ognia, wojny i żądzy, ekscytacji. Żółty to kolor podniecenia, czułości i impulsywności. Zielony to barwa spokoju, relaksu, stabilności. Niebieski to barwa świeżości. Purpura – kolor królewski. Czarny – ta barwa kojarzy się też z elegancją i wysoką jakością. Biały to kolor aktywny, niewinny. Złoty i srebrny – to oznaka elegancji. Aktualnie symbolika przypisuje barwom to samo znaczenie. Na przykład kolor żółty definiuje tło ostrzegawczych znaków drogowych, odwołując się do przyrody, gdzie barwa żółta to kolor jadu. To kolor zdecydowanie najbardziej widoczny na drodze. Bardzo dobrze współbrzmi z oświetleniem, pełni funkcję odblasku. Przypuszczalnie dlatego niektóre firmy, np. restauracja McDonald's, sieć sklepów spożywczych Netto, zapomniały o jego pierwotnym znaczeniu. Niezwykle rzadko zdarza się zachować symbolikę barw. Kolor ma ostateczne zadanie wyróżnić bez względu na jego smak. Dlatego nadal będziemy kupować chleb w zielonej Żabce i czerwonej Biedronce. Barwa wpływa na ocenę, wielkość, ciężkość, odległość, w jakiej się znajduje. Jasność powiększa, żółć, biel, zieleń, pomarańcz, ciemność pomniejsza. Czerwień, fiolet, brąz, czerń. Za większy produkt klient zapłaci więcej. A ponieważ kolor w reklamie, jak i sama reklama w kulturze, sytuuje się na pograniczu życia, sztuki i jego funkcji artystycznych. Barwa w tekście reklamowym przede wszystkim informuje, ostrzega, wabi, a najczęściej zachęca kup.
Kolor uwodzi, przemienia realne w nierealne, nieznanego w znane, niezauważalne w widoczne, zwykłe w niezwykłe, przeciętne w nadzwyczajne. Półchromatyczna szarość utożsamiana bywa z przeciętnością. W opozycji do niej kolor może oznaczać sukces, czyli wszystko, na czym zależy współczesnemu człowiekowi. Niemal każdy produkt istnieje w kilku odmianach różniących się między sobą wielkością opakowania, aby móc wielokrotnie sprzedawać to samo, wywołując w klientach złudzenie, że pojawiło się na rynku coś nowego oraz innymi właściwościami, np. smakiem lub zapachem. Kolor pełni rolę informatora handlowego i nośnika informacji. Wyznacza wrażenia estetyczne, ale również potrafi określać smak i zapach. Dzięki barwie zapach staje się widoczny. Brązowy pachnie czekoladą lub kawą, co czytelne jest w telewizyjnej reklamie kawy, w której słyszymy: czy widzisz ten aromat? W kolorze można zobaczyć też smak. Potwierdzają to przykłady gum do żucia, pastę do zębów, wody mineralnej. Zielone i seledynowe są miętowe. Błękit i zieleń, uważane za kolory chłodne, rzeźkie, stosuje się w reklamach gum do żucia i pasty do zębów. Produkty łagodnie miętowe są zielone, a mocno niebieskie, świeże i rzeźkie. Niegazowana woda mineralna w wersji light posiada etykietę białą lub bladoniebieską, a woda gazowana z ciemnoniebieską lub granatową. Stosunkowo najmniejsze zmiany względem średniowiecznej teorii kolorów wykazuje dzisiejsze wykorzystanie symboliki zieleni i granatu. Kolory te, jako znak odrodzenia, regeneracji i sił natury, stały się sztandarem, pod którym toczą się kampanie ekologiczne najrozmaitszych produktów. Od ziołowych parafarmaceutyków, poprzez kosmetyki z wyciągami z roślin, środki piorące, telefonię komórkową, aż do paliwa bezołowiowego i samochodów z katalizatorem. Litera w swoim kształcie i kolorze powinna być podporządkowana charakterowi firmy. Stanowi część informacji w znaku, często istnieje sama lub wraz z formą, kształtem graficznym. Publikacje wydane w starannej formie edytorskiej są czytelne w odbiorze. W procesie projektowania istotne jest światło między literami, które ma decydujący wpływ na czytelność tekstu. Kluczem może być szeryf w literze, który decyduje o patynie, czasoprzestrzeni, typografii i jednocześnie potrafi pochłaniać światło w odróżnieniu od kroju jednoelementowego. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.